Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło również Państwa powitać jako jedna z dwóch przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Forum e-Biznesu, którego opiekunem jest doktor habilitowany Michał Polasik, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak Państwo wiecie, Studenckie Koło Naukowe działa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatem witam Państwa również na ósmej już edycji Digital Money and Blockchain Forum, której jako koło naukowe również jesteśmy współorganizatorami. Właściwie to mogłabym Państwa zacząć już żegnać, bo z tego co się orientuję w agendzie, moje wystąpienie jest już ostatnie. I niestety drugi dzień konferencji i owocnych obrad tutaj na czacie gorącym dobiega końca. Zatem nie przedłużając, tematem mojego dzisiejszego wystąpienia są wyzwania i przyszłość kryptowalut z perspektywy konsumentów. W prezentacji zacznę od wprowadzenia do tematu, przedstawiając metodologię badania, której celem było określenie poziomu znajomości kryptowalut pośród badanych. Następnie zaprezentuję Państwu wyzwania oraz przyszłość dotyczące kryptowalut z perspektywy konsumentów, a na koniec krótkie podsumowania. Jeśli chodzi o metodologię badania, to jego głównym celem było zweryfikowanie poziomu wiedzy dotyczącej znajomości kryptowalut w kraju poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza, które zostały przeprowadzone na przełomie maja oraz czerwca 2021 roku. W badaniu tym wzięło udział 95 osób. Formularze składały się z około 20 pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, a także jednego pytania otwartego. Przeprowadziłam również kilka wywiadów z ekspertami tej branży, którzy są związani właśnie z tematyką kryptowalut. Między innymi z organizacją taką jak Blockchain Gears, za co serdecznie dziękuję. I przejdźmy teraz do wyników przeprowadzonych badań, czyli po prostu do znajomości kryptowalut wśród badanych. Jak już wspominałam, w badaniu wzięło udział 95 osób, z czego ponad połowę stanowili mężczyźni, było to 55%, pozostałe 45% to oczywiście kobiety. W badaniu wyróżniono 5 kategorii wiekowych, z czego najliczniejszą grupą, bo 44%, stanowili ludzie młodzi. Najczęściej byli to studenci właśnie w wieku od 18 do 24 roku życia. Badania zaczęłam od takiego bardziej ogólnego pytania i tu była możliwość właśnie wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Na zadane pytanie dotyczące tego, czy w ostatnim miesiącu dokonano wymienionych typów transakcji z wykorzystaniem internetu, najbardziej popularną odpowiedzią okazało się oczywiście dokonywanie zakupów różnych produktów, usług, następnie przelewy oraz sprzedaż przy użyciu internetu. Zaledwie 4% badanych nie dokonali żadnej transakcji z wykorzystaniem internetu w przeciągu ostatniego miesiąca. I jednym z pierwszych pytań dotyczących już konkretnie tematu kryptowalut była ocena swojego stanu wiedzy w odniesieniu do tej tematyki. I tutaj wyniki przedstawiają się następująco. Niecałe 36% osób odpowiedziało, że ich poziom wiedzy o kryptowalutach jest na poziomie zaledwie minimalnym. Niecałe 34% osób oceniło swój poziom wiedzy na poziomie podstawowym. I tutaj tendencja wzrostowa właściwie się zakończyła, bo tylko niecałe 10% osób uważają, że mają wiedzę zaawansowaną w tematyce kryptowalut, a ponad 20% osób zdeklarowało, że ich poziom jest, można powiedzieć, zerowy. Kolejne pytanie dotyczyło postrzegania kryptowalut w ocenie respondentów i najliczniejszą odpowiedzią było określenie kryptowalut jako coś skomplikowanego czy niezrozumiałego. Z drugiej strony niecałe 27% osób odpowiedziało, że widzą kryptowalutę jako jakąś technologię przyszłości i tutaj była trochę rozbieżność w tych odpowiedziach, co było bardzo ciekawe. Kolejne pytanie dotyczyło wykorzystania kryptowalut w praktyce i blisko 80% respondentów odpowiedziało, że nie posiadają kryptowaluty.
Zaledwie 14% osób posiada kryptowalutę. Jest to bardzo znikomy procent odpowiedzi. I tutaj w tym momencie chciałabym opowiedzieć o współpracy z dziewczynami z Blockchain Girls. Dziewczyny również przeprowadziły podobne badanie do mojego, które dotyczyło głównego wykorzystywania i znajomości kryptowalut. Z tym, że to badanie było wykonane w 2018 roku i na trochę większej grupie, bo około 200 respondentów. I co ciekawe, wyniki nie za wiele się różnią od siebie, mimo upływu tych kilku lat. Również niecałe 15% wykorzystuje tylko kryptowaluty w praktyce, a ponad 50% spośród badanych, którzy wykorzystują tę kryptowalutę w praktyce, nawet nie wiedziało, co to jest blockchain. I bardzo ważna informacja, czyli połowa nie znała podstaw tej technologii, z której tak naprawdę korzystają. Poprzez wykorzystanie tutaj dziewczyny rozumiały handlowanie, kopanie, płacenie, czy po prostu przyjmowanie kryptowaluty w ramach swoich usług, produktów. Najczęstszym sposobem nabywania kryptowalut okazały się oczywiście zakupy na giełdzie. Jednak ponad 80% respondentów w ogóle nie nabywają kryptowalut. W badaniu pojawiło się wiele innych powodów, dla których badani nie wykorzystują kryptowalut, ale brak wiedzy był tą najczęściej zaznaczaną decyzją. Jedynym otwartym pytaniem było to, które dotyczyło samodzielnego wypisania przynajmniej jednej kryptowaluty, jaką się zna. I najczęstszą odpowiedzią był oczywiście Bitcoin. Kolejne pytanie dotyczące znajomości kryptowalut było już wspomagane odpowiedziami. I tutaj również znaczącą pozycję zajął Bitcoin, bo prawie 88%. Natomiast pozostałe kryptowaluty przedstawiały się tak, jak widzicie Państwo na slajdzie. Pomijając odpowiedź, że w większości respondenci nie nabywają kryptowalut, to spośród pozostałych osób blisko 15% nabywa je przy wykorzystaniu giełdy, a na drugim miejscu jest to transfer od innej osoby. Największą popularnością wśród kategorii artykułów czy usług, które są kupowane najczęściej przy użyciu kryptowaluty, jest to zdecydowanie elektronika, artykuły RTV, AGD oraz rozrywka i usługi reklamowe. Najważniejszymi powodami, dla których wykorzystuje się kryptowaluty, jest według respondentów anonimowość transakcji, a także szybkość i niski koszt również transakcji wykonywanych. Niskie zainteresowanie wśród badanych pozytywnymi aspektami z funkcjonowania, korzystania z kryptowalut są przede wszystkim trudności w zrozumieniu jakiegoś sposobu funkcjonowania dla takiego przeciętnego użytkownika internetu. A natomiast drugą ważną kwestią są silne wahania kursowe, czego właśnie respondenci się obawiają. Reasumując wyniki badań, przejdę do przedostatniej części, która dotyczy wyzwań oraz przyszłości kryptowalut z perspektywy konsumentów. I tak, w horyzoncie czasu 3 lat blisko 78% respondentów uważają, że kryptowaluta będzie zyskiwała na znaczeniu w gospodarce. Mniej niż połowa, że nawet stanie się realną konkurencją dla rynku walut tradycyjnych. Myślę, że to brzmi bardzo obiecująco. I podsumowując, najczęściej posiadaczem kryptowalut są osoby w kategorii wiekowej od 18 do 24 roku życia. Najbardziej znaną kryptowalutą jest oczywiście Bitcoin. Respondenci ocenili swój poziom wiedzy o kryptowalutach jako minimalną spośród czterech kategorii, jakie mieli do wyboru. Według uczestników badania do 2024 roku kryptowaluta będzie zyskiwała również na ogromnym znaczeniu w gospodarce. I szanowni państwo, bardzo dziękuję państwu za to, że dotrwaliście do końca już i konferencji, i drugiego dnia konferencji. Również wielkie brawa dla organizatorów, dla pana Sławka, dla osób od strony technicznej, bo myślę, że to wszystko dzięki,
dzięki właśnie Wam, że jesteśmy tutaj, możemy się z Państwem połączyć i porozmawiać. I również z tego miejsca chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na naszą już stricte Studenckiego Koła Naukowego Forum e-Biznesu, konferencję naukową, którą planujemy na jesień, jako drugą edycję Copernican Digital Forum. Mam nadzieję, że będzie w formie stacjonarnej albo hybrydowej. Także serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję bardzo i do zobaczenia.